Dobra. Spływamy z... Gdzie jestem? Enklawa Mikołajki. Zbudowałem sobie skuter i spływam z takiego pomostu. Wrzuciłem wsteczny. Idzie, poszedł. Poszedł. No. I do przodu. I do przodu, płyniemy do przodu. Dobra, zrywkę trzeba założyć. Dzisiaj chcę zrobić recenzję tego oto skutera wodnego. Jest to moja Yamaha FX SHO, czyli Super Hike Output. Skuter ma 15 lat, jestem jego pierwszym właścicielem. Ma przepływane 186 motogodzin i w dniu dzisiejszym zrobię taką mini recenzję. Dlaczego wybrałem ten model, a nie Sea-Doo? I czy były awarie, jak wyglądała eksploatacja tego skutera. Także zapraszam do oglądania, a tymczasem płyniemy na śniadrwy przepłynąć się. Jestem na Bełdanach i to jest kierunek w kierunku śluzy. Tu jest fragment, gdzie nie można, jest ograniczenie prędkości do 12 km. Przede mną płynie policja. No i łapią takich delikwentów, którzy tutaj zawsze pływają za szybko. O, ale tu mamy delikwenta, proszę bardzo. Tu jest policja. Policja po prawej, a ten zapierdziela. Ciekawe, czy będzie akcja. Zapierdziela go. Jest, idą na niego, idą. Jest, podoba mi się. Poszli. Poszli. Mają gościa, mają klienta. Mówiłem, że czekają na niego. A jaką falkę zrobił? Dwa silniki zaburtowe. No i 500 będzie go kosztowało. No nie udało mu się, bo pewno dopiero z portu co wypłynął. Skuter, który tu widzicie, to Yamaha FX Cruiser Super High Output, czyli SHO. Jest to flagowy model Yamahy. Rok produkcji tego skutera to 2009, rok modelowy 2010. Ja mam go od nowości. Ma przebiegu teraz około 190 motogodzin. Nigdy mi się nic nie zepsuło w tym skuterze. Żadne doładowanie, turbo, czy ten supercharger, dosłownie nic. Wymiana tylko filtra, oleju, olej, smarowanie linek, smarowanie jednej kalamitki, to wszystko. Sam wear ring, czyli ta śruba plus ta tuleja, jest w idealnym stanie. A to dlatego, że ja nie pływałem po płytkich wodach, tylko zawsze odpływałem od brzegu, także on nigdy nie zaciągał tego piasku, gdzie to się mogło wyrobić, wytrzeć po prostu. Główne funkcje tego skutera. Jest trzyosobowy, olbrzymia kanapa, bardzo wygodne z tyłu jest to trzymanie. Są podparcia dla sternika oraz pasażera, jest to świetna sprawa.
regulowana kolumna kierownicy. Można ją podnieść. Moment, ja wejdę. Podnieść, kiedy chcemy płynąć na stojąco i patrolować sobie okolice. Lub opuścić, kiedy po prostu robimy tak zwany cruising. On ma ręczny trym, czyli wciskamy zabezpieczenie, tutaj jest takie, i regulujemy sobie trym, typowo mechaniczny, jest to na linkę. Nie ma hamulca też takiego w manetce. Wsteczny włącza się mechanicznie poprzez pociągnięcie tutaj taką dźwignią. Nie ma też czegoś takiego, że on w ogóle nie płynie. Tylko po prostu trzeba wyczuć połowę miejsc, połowę ruchu. No i wtedy no, tak wyczujemy go, że on stoi w miejscu, ale nie ma czegoś takiego. Jak go odpalimy, on od razu płynie. Albo odpalamy na wstecznym. Ma tempomat, czyli musimy osiągnąć jakąś tam prędkość, załóżmy powyżej 30 km na godzinę. Wciskamy przycisk set, on piknie dwa razy, dodajemy full gaz i tymi przyciskami regulujemy sobie prędkość. To świetna sprawa, kiedy mamy długie przeloty i męczy nas już, dwa palce nas męczą od przepustnicy gazu, wtedy trzymamy do końca i regulujemy sobie prędkość tutaj. Kiedy płyniemy wolno w kanałach, czy tam gdzieś w porcie, albo gdzieś zafalowanie, też nie musimy trzymać cały czas gazu. Wciskamy no wake mode, przytrzymujemy go 2 sekundy i on wchodzi wtedy na obroty około 2000. Tak, 2000 obrotów i pokazuje, że płyniesz 8 km na godzinę. Nie jest to duża prędkość, nie robisz wtedy fali. Jest to fajny też tryb, że nie musisz go tam trzymać cały czas na gazie. Oczywiście lusterka, nie tak jak w tym modelu VX, które były tak sterczały i one się urywały, trzeba było je dokupywać. One są na stałe. Tu jest na stałe, są przyczepione do schowka. Trzyosobowy z bagażem 240 kg ładowności. Całkiem sporo. Cup holder. Tutaj jest taki hermetyczny schowek. Można schować telefon lub, nie wiem, pieniążki czy cokolwiek. Zakryć. Na pewno się to nie zamoczy. Dobra, zrywka. Oczywiście zawsze zakładamy zrywkę. Odpalanie. Gaszenie. I w zasadzie to wszystko. I mamy gaz, tak? I nic tutaj więcej nie ma. Dobra, schowek jeszcze jest taki jeden centralny. Zmieści się tutaj picie. Telefon, jest on dosyć głęboki, ale nie jest taki wodoodporny, że na bank będzie to wodoodporne. Raczej nie jest. Schowek. Duży, obszerny schowek. Znajduje się tutaj. Można, gdy płyniemy, również można go otworzyć. Jeśli położymy się na kierownicy i coś sobie z niego sięgniemy, ja tu trzymam dokumenty, patent, można cumy, ewentualnie kamizelki ratunkowe, znaczy asekuracyjne. To jest na przykład. Posiada uchwyt do holowania. Ja ciągałem tym różnego rodzaju dmuchańce, zabawki. Bez problemu daje radę. Jest stopień, taka drabinka rozkładana, kiedy jesteśmy w wodzie i mamy problem, żeby wejść, to po prostu tą drabinkę bierzemy w dół, kolano kładziemy, łapiemy się tutaj i bez problemu wchodzimy na ten skuter. To jest taka składana drabinka. Jest jeszcze jeden schowek pod siedzeniem pasażera. Znajduje się on tutaj. Tu jest miejsce na klucze, ewentualnie gaśnicę. Chociaż ja nie wożę gaśnicy, bo nie zdążysz nic zrobić, nie zdążysz jej nawet wyjąć. Odłożę sobie siedzenie. Zdejmiemy jeszcze jedno.
No i serce. Niezawodne 1,8 litra. Tutaj jest turbina. Turbo, które jest napędzane kołem pośrednim z silnika, czyli nie jest napędzane spalinami, tylko po prostu jest napędzane jak gdyby z wału silnika, ale pośrednio, nie bezpośrednio, tylko pośrednio. Jest ono z takim sprzęgłem i to sprzęgło może ulec awarii tylko wtedy, kiedy pływamy po falach. No u nas nie ma takich fal, ale na przykład nad Bałtykiem będziemy wyskakiwali i będziemy uderzali o te fale, a będziemy mieć gaz na full. Wtedy jest ryzyko po prostu uszkodzenia tego sprzęgła. Trzeba pamiętać, że jak wyskakujesz, puszczasz gaz, wtedy nie ma problemu. Tak jak wspomniałem, silnik petarda, niezawodny, czterocylindrowy, 1.8, 210 koni mechanicznych. W wersji wolnosącej, czyli high output, on ma 180 koni. Czyli turbo daje jakieś 30 koni. Prędkość maksymalna tego skutera to jest, według licznika oczywiście, to jest 112 km na godzinę do 115. No według GPS-u to pewno będzie ze 105. Ale taką samą prędkość osiąga właśnie Sea-Doo RX-P, jeżeli dobrze mówię. X 215 czy 230 koni, to myślę, że można porównywać. Dlaczego Yamaha? Bo Sea-Doo wtedy, te ich silniki 1.5 na kompresorze, przy 100 motogodzinach trzeba było robić ten kompresor, naprawiać, bo jak się rozsypał, no to było po silniku. Przynajmniej takie informacje były na forach. No i Yamaha jest no, chyba bardziej niezawodnym tym sprzętem. No ona, sylwetka dla mnie jest to petarda. Dlatego, że jest ponadczasowa, nie jest wydziwniona. Piękny ten dziób, opływowe w miarę kształty, nie jest jakiś kanciaty, ja nienawidzę kanciatych rzeczy za bardzo. Duży ten pomost tylny, więc osoba, która siedzi na rufie, kładzie sobie tu nogi, może obserwować holującą jakąś tam tą zabawkę czy cokolwiek, lub narciarza. Ma też chowane fajne knagi, które się chowają. One są przydatne do sumowania. No skuter, tak jak widać, ma jakieś uszkodzenia, to dlatego, że no, u nas nie ma infrastruktury na skutery wodne i no, odbijacze, wiadomo, one się wyślizgują i tak dalej. Teraz to są jakieś pomosty, wpływasz i on tam sobie stoi na tym pomoście, ale kiedyś tego nie było. Skuter miałem trzykrotnie w Chorwacji. Nie zawiódł mnie. Oczywiście widać ślady od soli. Widać elementy aluminiowe, które zaczynają się utleniać, albo elementy metalowe, gdzie też weszła korozja na te elementy, ale no nie ma biedy. Tak samo nie pokażę teraz innej dyszy, bo jest w wodzie, ale nie ma tragedii. Nie ma uszkodzeń żadnych na pewno. Jeszcze możemy zajrzeć tutaj. Tu jest akumulator. Tutaj smarujemy, jest to do smarowania no, łożyska, pewno wyjścia z wału, albo jakiś uszczelniacz jest dodatkowy. A tutaj, kiedy chcemy go przepukać, podpinamy wężarz z taką specjalną końcówką i odpalamy i przepukujemy słodką wodą. Jest też tam na dole pompa zenzowa, w przypadku kiedy byłoby zalanie, to ta pompa zenzowa wyciągnie nam wodę. Ale nigdy nie miałem żadnej sytuacji, żeby pompa zenzowa tą wodę wylewała. Tu jest wlew paliwa, otwieramy i tankujemy. Zbiornik paliwa to 70 litrów. Od razu mówię, skuter nie jest do sprzedaży. Jest tylko taka recenzja moja prywatna. Jeżeli byście szukali skutera, to warto rozważyć ten model. Oczywiście to jest bardzo duży model. On waży 300 kg. Musi być spora przyczepa. I nie poszalejecie tym, tak jak Sparki, one skaczą. Oni w miejscu tak super zawracają. Oczywiście ty też poszalejesz, bo 210 koni, no to cię wyrywa. To jest tak, jakbyś jakimś ścigaczem jechał. On ma tyle mocy i prędkość nabiera, tak?
Także jest to bardzo, bardzo szybki. No oczywiście są szybsze skutery, bo mają ciebie po 300 koni. No kadłub na pewno będzie odbiegał od Sea-Doo, bo Sea-Doo ma znacznie lepszy nautyczny kadłub. Pod względem nautycznym znacznie lepszy ten kadłub. No dobra, nagadałem się. Jeżeli macie pytania odnośnie tej Yamahy, no to piszcie w komentarzach. Postaram się Wam pomóc. Taka jeszcze anegdota, miałem go, jak go kupiłem, miałem zarejestrowanego w Polskim Związku Narciarskim, Polski Związek Motorowodny Narciarstwa Wodnego. To była taka rejestracja WM coś tam, coś tam. Miałem kontrolę na Kisajno, inspektor mnie zatrzymał. Miałem dowód rejestracyjny skutera. Miałem jeszcze takie badanie techniczne, badanie, certyfikat stanu technicznego, patent oczywiście. No i on powiedział, że nie mam świadectwa zdolności żeglugowej, które wydaje Warszawa. Urząd Śródlądowy Warszawa wydaje. Nie miałem tego świadectwa. No nie przyjąłem mandatu, sprawa w sądzie w Giżycku, przegrałem tą sprawę. Zapłaciłem mandat, zapłaciłem koszty sprawy. I w tym samym zaraz miesiąc później wyrejestrowałem się z polskiego, Polski Związek Narciarstwa, nie, PZ, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego i zarejestrowałem w Polskim Związku Żeglarskim jako jacht, chyba morski nawet jest, zarejestrowany jako jacht morski. Dostałem rejestrację POL i ten sam inspektor nic mi już nie może zrobić. Także był taki okres, że zarejestruj sobie w POL, na POL i policja czy inspektorzy nic ci nie zrobią. Teraz te przepisy trochę zmieniły, ale i tak mam już nowy dowód rejestracyjny. Numer pozostał ten sam. Nazwa Yamajet. Także jakbyś to chciał, to już nie zarejestrujesz taką nazwą, bo jest zajęta dla mnie. Dla mnie petarda. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapka w górę. A tam jest nasza łódka. Nie dopłyniemy tutaj, bo silniki niestety jest, nawet jak podniesiemy zetki do góry, to jest 60 cm. A tutaj widzicie, wchodzę, jest pod kolana, jakbyśmy nie doszli. Tutaj, o, tutaj sobie podnieśli silnik, to sobie dopłynęli. No my nie dopłyniemy. Ale można dopłynąć skuterkiem, woda ciepła, można dopłynąć nawet w pław. Dobra, nagadałem się, ahoj, do zobaczenia na wodzie. Dobra, najważniejsze, nie powiedziałem, ile ten skuter pali, tak? Bo to jest ważne, ja lubię te cyferki. Więc gdy płyniecie tak 50-60 na godzinę, on spali Wam 20 litrów. Ale gdy płyniecie na przykład na 100 na godzinę, to pali już 65-70 litrów na godzinę. Zbiornik paliwa, mówiłem, 70 litrów, więc w ciągu dnia wystarczy na około 3 do 4 godzin pływania non-stop z różnymi prędkościami. Także jeden dzień zabawy i tankujemy z powrotem tego potwora.